Szanowni Państwo, blisko 40 dni przyszło mi czekać, czy było mi dane czekać na tą chwilę, aż wesprze mnie ktoś na tym trudnym stanowisku. Dlatego dzisiaj mogę już oficjalnie poinformować zarówno Państwa, jak i wszystkich gości zgromadzonych, że wczoraj wpłynął do nas, wpłynęło pismo powołujące pana Piotra Pośpiecha z dniem 29 stycznia 2024 roku na stanowisko wicewojewody polskiego, podpisane przez prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska. W związku z tym teraz ta chwila uroczysta przekazania tego powołania i mam nadzieję, panie wojewodo, że będziemy współpracować, pracować i służyć rozwojowi naszego województwa, że ta współpraca będzie harmonijna, że się będziemy uzupełniać. Tego sobie na pewno mieszkańcy naszego województwa życzą. Ja ze swojej strony gratuluję. No i dziękuję bardzo. Dziękuję, że już od dzisiaj możemy faktycznie rozpocząć tą współpracę, a część obowiązków pan też zdejmie ze mnie zgodnie z kompetencjami, które i podziałem, które tutaj ustanowiliśmy. Gratuluję serdecznie. Szanowna Pani Wojewodo, Szanowni Państwo, no nie bywała to dla mnie chwila, bardzo wzruszająca i doniosła, jak pewnie się spodziewacie, no, ponieważ otóż właśnie na wniosek Pani Wojewody, za co serdecznie Pani dziękuję, prezes Rady Ministrów, Pan Donald Tusk, podpisał moje powołanie na to stanowisko. Szanowni Państwo, tytułem wstępu wdzięczny za ten gest i za tak miłe słowa z ust mojej szefowej od dzisiaj. Chcę powiedzieć na początku jedną podstawową rzecz. Każdy z Was świetnie się orientuje, że nasza praca wojewody i wicewojewody tu w regionie to jest zgodne z prawem umiejętnie wdrażanie polityki rządu, polityki Rady Ministrów. Będziemy się starali to robić. Przypominam Państwu nie tak dawny wywiad pana premiera aż dla trzech telewizji, w którym powiedział wyraźnie, że wszystkie osoby w ramach koalicji 15 października powołane na stanowiska są zobowiązane do pracy i współpracy. Polityka jest w Sejmie, ta duża, i tej zasady zamierzam się trzymać, czyli pracować i współpracować. Musicie tylko przyjąć do wiadomości i wybaczyć mi, bo pierwszy raz w życiu jestem wicewojewodą. Trochę się na to stanowisko wyczekałem, co przy moim nazwisku, no rozumiecie, że nie było łatwe, ale jest to stanowisko na tyle odpowiedzialne i na tyle poważne, że każdy z Państwa na pewno świetnie rozumie, iż pewna procedura z powołaniem musi mieć miejsce, weryfikacja kandydata musi być dokonana, a skoro się dokonała i zakończyła tym oto dokumentem, to jesteśmy dzisiaj razem i od dzisiaj obejmuję obowiązki wicewojewody opolskiego. Zakres obowiązków właśnie omówiliśmy na spotkaniu jeszcze przed tą konferencją. Myślę, że będę chciała skorzystać z wszelakich kompetencji, jakie tutaj i kwalifikacji, jakie posiada pan wicewojewoda, jako też wieloletni samorządowiec, jako osoba, która czuje pewne tematy i no i mężczyzna w tym duecie. W związku z tym Wydział Infrastruktury i Gospodarki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, to będą dwa wydziały, które będzie nadzorował pan wicewojewoda, a także jeżeli chodzi o administrację zespoloną, to te, które instytucje, które działają w obszarze zarządzania kryzysowego, pozostawię w swojej gestii, plus Kuratorium Oświaty, a pozostałe w nadzorze pana wicewojewody. To od czego zaczynamy pracę? Ojejku, to jest chyba najtrudniejsze pytanie, bo jest tyle spraw, którymi chciałbym się zająć. Właśnie w czasie porannej rozmowy powiedziałem pani wojewodzie, że najbardziej to ja bym chciał mieć za sobą te wszystkie formalności w związku z objęciem stanowiska, żeby móc zacząć po prostu
po prostu pracować, pójść do ludzi, spotkać się z osobami kierującymi tymi wydziałami, tymi instytucjami, żeby jak najszybciej się wdrożyć. Proszę Państwa, chyba każdy z nas, obejmując stanowisko, musiał swojej pracy troszeczkę się nauczyć i nie inaczej będzie w moim przypadku, to zrozumiałe. Na szczęście mam za sobą wiele lat pracy w administracji publicznej samorządowej, przez które także troszkę wydeptywałem ścieżki w tym urzędzie. Ja się w nim nie zgubię, natomiast nowa rola bardzo wymagająca, no wymaga chwili, żeby się wdrożyć. Pani wojewoda jest już od miesiąca, ponad miesiąca w swoich obowiązkach, tak jak wspomniała, była do tej pory sama, co też należy podkreślić i mówić o tym z szacunkiem, bo przez ten czas nie mogła nawet popełnić urlopu, ani być nieobecna w pracy w związku z różnymi obowiązkami. Teraz będziemy we dwójkę, więc powinna być łatwiej. Jestem też w tej uprzywilejowanej sytuacji, że ja już mam się kogo zapytać. Pani wojewoda miesiąc temu nie miała kogo zapytać, więc będzie mi o tyle łatwiej. Od czego zaczniemy? Myślę, że ta infrastruktura wymaga szybkiego zapoznania się z tematyką. Niemniej istotny wydział to cudzoziemcy, także sprawy obywatelskie. Proszę zwrócić uwagę, że to jest to zadanie, które oparte jest na obsłudze petentów każdego dnia, w tej chwili też. Więc to musi działać na bieżąco i wymaga takiego bieżącego nadzoru, bieżącego reagowania.